Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj vlogmas dzień 7. Zacznijmy od otwarcia kalendarza adwentowego. Więc siódemka już tutaj widać i otwieramy ją. Oj, serio, są to kolejne kolczyki? Są to takie ładne kolczyki, ale serio, kolejny raz kolczyki? Wiecie co, ja chyba muszę powiedzieć mamie, że ja chcę jechać na przekucie uszu, bo nie dość, że te kolczyki są teraz dość często, to jeszcze są ładne, a ja ubolewam, że ja nie mam przekucie uszu, więc muszę jechać chyba na przekucie uszu. Mój outfitik na dzisiaj to bluzka taka z New Yorkera oraz spodnie, które już wam mówiłam, że nie pamiętam skąd są, najprawdopodobniej ze Sinseya i spacek ze wszystkich odcinków. Ja mam jeszcze tak około 10 minut, więc zacznę już troszeczkę ogarniać chyba pokój. Ja bym chciała też taką bardziej atmosferę świąteczną jakby wprowadzić do moich filmów, ponieważ jakoś tak za mało świątecznie jest. Nie, może czepkę mi koła złożę? Nie, żartuję. Więc może też tym filmikiem, że coś tam ponagrałam wam akcją, też tak was wprowadzę taki świąteczny klimat, ponieważ w akcjom to są już od września świąteczne rzeczy. Jest tam dużo fajnych rzeczy. Ja bym chciała sobie kupić jeszcze więcej lampek, bo ja kocham lampki, a wiem, że lampki mogą mi wisić jakby przez cały rok, nie tylko w święta, jeszcze tym bardziej takie żółte, albo nie wiem jakie. I bym chciała tak jakby powiesić tak na całą szafę, było fajnie. No i nie wiem, no i może gdzieś tam się się uda. Tutaj jakby, tutaj akurat jest zdjęcia, ale tutaj jakby miałam takie lampki, takie kule jakby. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale one mi się jakby pokusują, więc albo kupię takie same, albo właśnie takie lampki jakby coś podobnego co mam na fotelu, tylko nie okrągłe, tylko po prostu takie coś jakby jest prawie na choinkę, tylko że nie kolorowe, tylko żółte. A więc teraz właśnie będę wychodzić, więc widzieliście cykle. Przez serwis Katul.pl wynika, że połowa pracujących Polaków regularnie oszczędza, ale dla 2/3 odkładania. Ten mi się świątecznie podoba, tylko fajnie było, gdyby ta czapka była zdejmowana. To mi się podoba, tutaj się wkłada do środka świeczkę i... Ja, to jest super! To kosztuje 14,99. Super. To też na tym pudełkiem do pierniczków. Mega podoba ta poduszka. Ona jest taka w kształcie serca. Teraz bym nie miała do tego postawić. To jest też spoko, taki świecznik. Podoba się takie lampy, żarówki, coś takiego, ale mega. 30 zł, żeby coś. A to są właśnie te kule, co ja mam, tylko żebym ich właśnie jedna zbiła. Taka fajna lampka, bałwanka, 20 zł. Jest dużo tych lampek, tylko że kosztują drożej. Ale bo tu. I tutaj są moje ulubione ciastka. Te takie sweterki świąteczne, to jest akurat taka bluza. A to jest na przykład... Tylko, że kurde, same męskie. Nie ma damskich. A więc ja już wróciłam i teraz wam pokażę, co kupiłam. Tak szczerze, nie ma takiego wielkiego wow z tymi zakupami. Spodziewałam się serio lepszych rzeczy. A więc zawsze mam to taki mini haul zakupowy. Więc pierwsza rzecz to jest taki lampionik jakby. Kika, tu nie ma nic dla ciebie. Znaczy jest, są jakieś smakołyki. Takie, ale tutaj dołączę do świątecznej baczuszki. Kika, ja tutaj film nagrywam. O, teraz ja mówiłam na zabawę, gdy ja film nagrywam, no. No, o dobra. Więc mamy tutaj taki lampionik, lepiej to może ustawię. Taki w Kiku, kupiłam go za 14,99. Dalej mamy taką świeczuszkę o zapachu jabłka z cynamonem. Kupiłam ją. Więc następna rzecz, kupiłam taką świeczuszkę o zapachu jabłka i cynamonu. Cynamon to kojarzy taki zapach ze świątami, ona mi pachnie jak... Ona mi pachnie pierniczkami, więc taki zapach mi się kojarzy ze świątami, więc ją sobie taką kupiłam. Dalej kupiłam ciastka jabłkowe. Mam jeszcze jedną niezjedzoną paczkę, więc sobie kupiłam drugą i tutaj też kupiłam do mojej koleżanki.
Dalej są takie świeczuszki małe właśnie, żeby mogła włożyć do tego lampionu jakby tam świecznika. A, był też tak, te ciastka tam są z Action, ta świeczka też jest z Action i te świeczki również są z Action za... nie przeceny. Żelki takie Haribo, takie żelki i takie Milky Way. Kupiłam lampki właśnie, tylko obawiam się, że one będą za krótkie, a ja bym chciała je jakby tak tutaj na szafę jakby tak powiesić, na całą szafę i się boję, że będą za krótkie, ale o cóż, zobaczymy. I one też były z Akcją chyba za 21 zł, coś takiego, tak około. I dalej jest pudełko na pierniczki z Action za, z Action, Boże, z Pika za 80,99. Jeszcze niestety nie udało mi się kupić Pika, niestety nie udało mi się kupić OZO na kartkę, na kartki, bo chciałam trochę porobić kartek świątecznych. Jeszcze ozdób na pierniczki i takie, takie jakby ciastka, jakby takie ciastka, żebym mogła je jakby ozdobić razem z moją przyjaciółką. Serio pachnie piernikami. Nie, nigdy się nie chcę uczyć, gdy wracam do wtorek ze szkoły muzycznej, ale muszę się trochę słówek pouczyć i trochę na historię. Więc ja teraz będę wchodzić na taką stronkę Quizlet, bo właśnie nie korzystamy na słówek z angielskiego. A potem będę musiała się trochę pouczyć historii, ale z historii mam jakby zrobione dodatki, więc wystarczy, że sobie przeczytałem kilka razy i będzie... Okej, więc ja już się nauczyłam! Uhu! Więc teraz się muszę tylko spakować do szkoły i będę miała wolne! Więc teraz lecę myć, bo ja już sobie warkocza i lecę się myć. I czy to prawda, że my wracamy na nauczanie zdalne? Bo coś przeczytałam w internecie. Ja już sobie właśnie leżę w łóżku umyta. Jak widzicie, przyniosłam sobie jabłuszkę, mandarynkę i herbatkę sobie zrobiłam. I ogólnie zapomniałam wam powiedzieć, że mama mi powiedziała, że ona to właśnie zaglądała. Moja mama mi nigdy nie krzywie w rzeczach, ale właśnie tak, że zaglądała za tą książką mi na Mikołajki tej drugiej części i zapomniała, jaki to był tytuł i musiałam szukać, jak zaczęła plecaku, że pewnie moja jeszcze jej nie wyjęła i otworzyła ją i znalazła tą książkę, a w tym plecaku samym był jeszcze schowany prezent dla mamy i taty, ale ja taki powiedziałam, ale tam był schowany prezent dla was, a takie a nie, to ja myślałam, że ty sobie kupiłaś, że ja nawet tam nie że ja nawet tam nie patrzyłam, że ja myślałam, że ty sobie tą kupiłaś, tą bluzkę i książkę. Więc wierzę chyba. Wierzę, moja mama nie jest taki typem rodzica, że grzebie w rzeczach. No.